Około godziny 3 nad ranem oficer dyżurny Grodziskiej Jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na trasie pomiędzy Kninem a wioską w powiecie grodziskim. Policjanci, którzy przyjechali na miejscu, ustalili, że kierujący samochodem marki Mercedes z nieustalonych jak dotąd przyczyn zjechał nagle na lewy pas ruchu, zjeżdżając na przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak wielka, że samochód uległ wywróceniu. Na miejscu okazało się, że oprócz kierowcy podróżowało dwóch jeszcze innych mężczyzn. Niestety ponieśli oni śmierć na miejscu. Zostały zadysponowane też zastępy straży pożarnej z Grodziska Wielkopolskiego. Pracują na miejscu policjanci. Na chwilę obecną staramy się jak najwięcej śladów zabezpieczyć, aby w późniejszym czasie móc otworzyć w jak najlepszych szczegółach, jak doszło do tego wypadku drogowego. Wiemy tylko i na chwilę obecną to jest jedna z naszych hipotetycznych oczywiście przyczyn na chwilę obecną. Prawdopodobnie kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na chwilę obecną mamy i po lewej, i po prawej stronie lasy, pole. Jest dosyć ślisko na tej drodze. Są godziny takie, jakie są na chwilę obecną. Także możemy tylko apelować do wszystkich kierowców, naprawdę wcześniej rano wyjeżdżając do pracy czy na jakąkolwiek podróż, ażeby dostosować tą prędkość do warunków, jakie w tej chwili na drodze panują. Rano już wieczorem Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Pożarowym w Grodzisku Wielkopolskim. Około godziny 3 nad ranem do stanowiska kierowania w Grodzisku Wielkopolskim wpłynęło zdarzenie o wypadku samochodowym między miejscowością Glin a wioska. Na miejsce zdarzenia dyżurny zadysponował dwa zastępy z JRG i jeden zastęp z OSP Rakoniewice. Po przybiciu na miejsce zdarzenia zastępów okazało się, że wypadkowi uległ samochód osobowy marki Mercedes. W środku były zakleszczone dwie osoby, na zewnątrz o własnych siłach poruszała się osoba podróżująca tym samochodem. Po wydostaniu osób zakleszczonych z samochodu lekarz u tych dwóch osób stwierdził zgon. Dalsze czynności na miejscu prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Dziękuję.